Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, w szczególności Panie, ponieważ dzisiejszy temat będzie dotyczył głównie kwestii zespołu policystycznych jajników, więc jest to zagadnienie, można by powiedzieć, powiązane jedynie z kobietami, mimo tego, że insulinooporność, która też widnieje w tym temacie, że tak powiem, od płci nie zależy i może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Poproszę tylko o informację, czy dobrze mnie Państwo, Panie widzą i słyszą. Jakaś jedna osoba, jakby mogła napisać komentarz, to byłabym wdzięczna. I przechodzimy do tematu dzisiejszego webinaru. Webinar będzie podzielony na dwie części. Przez pierwsze pół godziny, myślę, przeprowadzę Państwa trochę przez taką część wykładową, w której będę chciała nawiązać do pytań, które w zapowiedzi tego webinaru się pojawiły. A następnie w tej drugiej części chciałabym, żeby mieli też Państwo szansę na zadawanie pytań. Bardzo dziękuję Pani Angeliko, Pani Beato za odpowiedź. Ja nazywam się Katarzyna Pastusiak, jak Państwo widzą. Jestem dietetykiem z wykształcenia, ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i z tym uniwersytetem dalej jestem związana. Kontynuuję tutaj swoją pracę naukową i w ramach tej pracy zajmuję się przede wszystkim insulinoopornością u osób szczupłych. Taki był też temat mojej pracy doktorskiej, którą mam nadzieję w najbliższym czasie obronię. Poza tym zajmuję się też otyłością, zaburzeniami metabolicznymi, zaburzeniami hormonalnymi. To jest taka moja działka, powiedzmy, jeśli chodzi o działalność naukową. Natomiast pracuję też z pacjentami klinicznie i tutaj też właściwie poruszam się w podobnym obszarze. Pracuję przede wszystkim z osobami z otyłością olbrzymią, właśnie z zespołem policystycznych jajników, z insulinoopornością, cukrzycą ciążową i tak dalej. Więc ten dzisiejszy webinar, mam nadzieję, będzie taki bardziej, może nie tylko praktyczny, trochę też teoretyczny, ale na takim poziomie pacjenckim, bo też do tej grupy odbiorców chcielibyśmy z tym webinarem trafić. Gdyby w międzyczasie coś było niejasne, co mówię, to mogą Państwo śmiało pisać komentarze, one mi się wyświetlają, więc będę starała się objaśniać, gdybym coś powiedziała zbyt trudnym językiem. No więc przechodząc do pytania dzisiejszego spotkania, czy insulinooporność i PCOS zawsze występują w parze? Myślę, że powinniśmy zacząć od podstaw i od rozróżnienia zarówno tej insulinooporności, jak i zespołu policystycznych jajników. Insulinooporność to zaburzenie metaboliczne, czyli jakieś takie zawirowanie, można by powiedzieć, uszkodzenie pewnego rodzaju procesu, który w naszym organizmie zachodzi. Jest to taki stan, w którym nasz organizm nieadekwatnie reaguje na działanie insuliny. Czyli tak jak osoba zdrowa zje jakieś, bez tego zaburzenia, zje na przykład jabłko, wzrośnie poziom glikemii do poziomu 130, jej trzustka wyprodukuje jedną jednostkę insuliny, poziom glikemii spadnie do 100 i wszystko będzie załatwione. Natomiast jeżeli będziemy mieli tutaj do czynienia z osobą, która ma insulinooporność, to po zjedzeniu tego samego jabłka glikemia prawdopodobnie wzrośnie i do podobnego poziomu, czyli tych 130 naszych tutaj przyjętych. Natomiast żeby obniżyć ten poziom glikemii z powrotem do 100, będzie musiała wytworzyć 2, 3 albo 4 jednostki insuliny. Czyli przekładając prosto, nasz organizm potrzebuje więcej insuliny, żeby uzyskać taki sam efekt. Natomiast zespół policystycznych jajników to choroba przewlekła, choroba, która dotyczy między 4 a 12% kobiet w wieku rozrodczym, czyli jest to niemała grupa. Charakteryzuje się występowaniem bezowulacyjnych cyklów menstruacyjnych oraz nadprodukcją męskich hormonów płciowych, androgenów. Pewnie u Państwu kojarzy się przede wszystkim z nadmierną ilością testosteronu. Ma charakterystyczny obraz w badaniu USG, czyli jeżeli sobie zbadamy jajnik, pewnie większość z Pań miała okazję takie badanie w tym aspekcie mieć, jeżeli zespół policystycznych jajników macie, to widzimy charakterystyczny obraz właśnie wielotorbielowatych jajników. Dodatkowo wiąże się z takimi objawami jak zaburzenia miesiączkowania, hirsutyzm, trądzik, łysienie i szereg
innych. Więc na pierwszy rzut oka są to, można by powiedzieć, dwa oddzielne schorzenia. Natomiast my wiemy, że często ta insulinooporność z tym zespołem policystycznych jajników bywa powiązana i temu będziemy się dalej przyglądać. Więc jeśli chodzi o zespół policystycznych jajników, to występuje w przebiegu tego schorzenia szereg zaburzeń hormonalnych. I tutaj też myślę, że bez trudu Państwo odnajdują swoje wyniki badań na tym slajdzie. To, co obserwujemy, to podwyższony poziom testosteronu, obniżony poziom SHBG, czyli białka wiążącego hormony płciowe, takiej substancji, która wiąże ten testosteron krążący we krwi. Zwiększone stężenie androstenedionu, zwiększone stężenie DHAS i zwiększone stężenie hormonu luteinizującego LH i stałe albo podwyższone stężenie tego FSH. Natomiast tutaj przede wszystkim chodzi nam o to, że stężenie tych gonadotropin, przepraszam bardzo, jest niewłaściwe, ma niewłaściwą między sobą proporcję. No i ostatni hormon, który często w zespole policystycznych jajników jest badany, to progesteron w kontekście stwierdzenia, czy występuje u pacjentki owulacja, czy też nie. Po co o tym wszystkim mówię? A mianowicie dlatego, że na kolejnych slajdach będę chciała Państwu pokazać, że insulinooporność, hiperinsulinemia może wpływać na stężenia, na wydzielanie lub na zahamowanie wydzielania tych oto hormonów i w tym mechanizmie poniekąd być powiązana właśnie z rozwojem zespołu policystycznych jajników. Ta hiperinsulinemia może powodować po pierwsze wzrost aktywności takiego układu w naszym organizmie, przysadka podwzgórza nadnercza. Wydzielanie hormonów w naszym organizmie często nie jest związane tylko z jednym konkretnym gruczołem, w tym przypadku z nadnerczami, które te hormony wydzielają, ale te nadnercza są, można by powiedzieć, zależne od takich wyższych struktur, czyli tak jakbyśmy mieli dyrektora, kierownika i pracownika na dole, to te nadnercza są pracownikiem, natomiast ktoś wydaje mu wyżej polecenia, jak funkcjonować. No i ta hiperinsulinemia może powodować wzrost wytwarzania i stężenia w surowicu androgenów nadnerczowych, czyli pobudzać poniekąd te nadnercza, żeby więcej tych hormonów wydzielały. Takie badania były prowadzone na pacjentach chorujących na otyłość. Ponadto hiperinsulinemia, czyli ta nadmierna ilość insuliny w naszym organizmie, hamuje wątrobową syntezę SHBG, czyli tego białka, który wiąże, jak już mówiłam, testosteron we krwi. Czyli jeżeli tego białka mamy za mało, mniej go produkujemy, no to automatycznie może prowadzić to do zwiększonego stężenia testosteronu wolnego w surowicy krwi, a ten wolny testosteron, jak już wiemy, w nadmiernej ilości będzie powodował różnego rodzaju objawy związane z zespołem policystycznych jajników. Jaki efekt jeszcze insulina w nadmiarze może wywoływać w kontekście funkcjonowania jajnika? Po pierwsze, nawiązując już do tego wcześniejszego wolnego testosteronu, może prowadzić do wzrostu produkcji androgenów, czyli znów poprzez większą ilość receptorów, czyli takich punkt zaczepu dla tego naszego LH oraz większą ilość receptorów dla insulinopodobnego czynnika wzrostu, zwiększa odpowiedź jajników na gonadotropiny. Czyli mówiąc już prościej, ten nadmiar insuliny będzie pobudzał do wydzielania przez nadnercze różnego rodzaju hormonów, które będą sprawiały, że te jajniki będą bardziej wrażliwe, można by powiedzieć, na działanie tego LH, czyli będą po prostu działały, można by powiedzieć, z większą aktywnością. Po drugie, może prowadzić do zwiększenia namnażania komórek tekalnych, czyli komórek osłonki pęcherzyka jajnikowego. Czyli jeżeli nadmiernie wytwarza nam się ta osłonka, no to jest tutaj, że tak powiem, materiał do tego, żeby tworzyły się pęcherzyki. No i po trzecie, wpływa właśnie na syntezę hormonów kory nadnerczej poprzez wzrost aktywności różnego rodzaju enzymów, substancji,
których Państwo nazwy znać nie muszą. Natomiast to, co chciałabym, żeby Państwo wiedzieli, to to, że insulina w związku z tym, że jest hormonem, może wpływać na działanie innych hormonów. Ja bardzo często lubię mówić, że w naszym organizmie nic nie dzieje się w próżni. Więc jeżeli jakiegoś jednego hormonu mają Państwo więcej, to wpłynie to na to, że innego będzie więcej lub też mniej. Zatem czy insulinooporność i hiperinsulinemia są jedynymi czynnikami odpowiedzialnymi za występowanie zespołu policystycznych jajników, tego hiperandrogenizmu, niskiego stężenia białka wiążącego hormony płciowe w zespole policystycznych jajników? Prawdopodobnie nie. Natomiast wiemy w chwili obecnej, że mają tego typu działanie. Czyli odpowiadając na pytanie, czy insulinooporność jest powiązana z rozwojem policystycznych jajników, mówiąc wprost, jest. Wpływa na to, że te policystyczne jajniki, gdzieś tam te zaburzenia hormonalne w zespole policystycznych jajników mogą się nasilać. Natomiast nie ma pewności, że jest to główna przyczyna, która powoduje ten zespół policystycznych jajników. Z większym prawdopodobieństwem są to uwarunkowania genetyczne nałożone na nie czynniki środowiskowe, w tym ta insulinooporność i w konsekwencji powstawanie tego zespołu. A patrząc z drugiej strony, czyli jeżeli już ustaliliśmy, że ta insulinooporność no jakiś związek z zespołem policystycznych jajników ma, to czy wszystkie kobiety z zespołem policystycznych jajników mają insulinooporność? Odpowiedź już Państwo widzą. Nie wszystkie. Badania pokazują, że insulinooporność dotyczy około połowy pacjentek, u których stwierdzono zespół policystycznych jajników. Stąd też prosta odpowiedź na wcześniej zadawane przeze mnie pytania retoryczne, czy to jest jedyna przyczyna? No nie może być to jedyna przyczyna, kiedy u połowy pacjentek tego zaburzenia nie obserwujemy. Więc 50% pacjentek z PCOS ma też insulinooporność. Jak Państwo widzą, jest to pośrednio związane także z masą ciała. Czyli ogółem biorąc wszystkie pacjentki, które mają prawidłową masę ciała, nadwagę, otyłość, niedowagę, wychodzi nam połowa. Natomiast w grupie pacjentek z prawidłową masą ciała lub też z lekką nadwagą jest to 20-40%. Natomiast w przypadku pacjentek z otyłością ta częstotliwość występowania insulinooporności sięga już 70%. Więc na to występowanie insulinooporności w PCOS nakładają nam się tutaj wtedy dwa czynniki. Czyli jeżeli mamy prawidłową masę ciała, prawidłowy styl życia i PCOS, to szanse na to, że rozwiniemy insulinooporność są mniejsze niż u osoby z nadmierną masą ciała, ale większe niż w populacji ogólnej bez tego zespołu. A jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma zespół policystycznych jajników, do tego dokłada jej się poniekąd jako ta druga jednostka chorobowa otyłość, no to ta insulinooporność prawie na pewno u tej osoby wystąpi. Czyli można by powiedzieć, że ta insulinooporność, zespół policystycznych jajników lubią chodzić parami, ale nie zawsze w tej parze występują. No i jak już ustaliliśmy mniej więcej, mam nadzieję, że wszystko jest dla Państwa jasne, nikt nic nie pisze, że zależności są duże, bo po prostu insulinooporność, insulina jest hormonem, więc wpływa na działanie innych hormonów, a i zespół policystycznych jajników przez większe stężenie androgenów, różne zaburzenia hormonalne może nasilać oporność na insulinę, no to pewnie pojawia się Państwu taki trochę mętlik w głowie, jak każdemu, kto ma więcej niż jedną jednostkę chorobową. Większość pacjentów, którzy zgłaszają się do gabinetów dietetycznych, mówią, no było nawet prosto na początku, jak miałam tą cukrzycę, ale teraz się okazało, że mam cukrzycę i niewydolność nerek i mam jeszcze nadciśnienie i ja już nie wiem, co mam jeść, bo mi się to wszystko naraz nakłada. Więc w tej kolejnej części postaram się to Państwu trochę uporządkować, ale już na początek uspokoję, że są Państwo w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż ten pacjent, który ma cukrzycę i niewydolność nerek. Ponieważ tak jak
te dwa schorzenia, insulinooporność, zespół policystycznych jajników, są sobie dość bliskie, jeśli chodzi o ich rozwój, ich patogenezę, to tak samo bliskie są w tym aspekcie zalecenia żywieniowe i będę chciała Państwu pokazać, że to, co stosowali Państwo do tej pory w insulinooporności w zespole policystycznych jajników się sprawdzi i prawdopodobnie będzie to też tak w stronę drugą. Przyjrzyjmy się zatem na początek celom dietoterapii. Jeżeli myślimy o tym, że mamy insulinooporność, chcielibyśmy zastosować jakąś dietę, no to naszym celem będzie po pierwsze wyregulowanie gospodarki węglowodanowej, czyli obniżenie stężenia insuliny, poprawa wskaźnika HOMA-IR, w przypadku osób, u których już występuje stan przedcukrzycowy, poprawa wartości glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej. Drugim naszym celem będzie regulacja gospodarki lipidowej u osób, u których na przykład jednocześnie występuje podwyższony poziom trójglicerydów, albo którzy mają podwyższony poziom LDL-u, albo u tych osób, u których takie zaburzenia nie występują, ale z uwagi na to, że insulinooporność jest czynnikiem ryzyka chorób serca, chorób układu sercowo-naczyniowego, to profilaktycznie na to stężenie lipidów będziemy zwracali uwagę. Trzeci aspekt to zmniejszenie nasilenia stanu zapalnego. Wiemy, że jedną z przyczyn insulinooporności jest stan zapalny o niskim nasileniu, występujący w organizmie osób, które mają nadmierną ilość tkanki tłuszczowej. I nie mam tu na myśli tylko osób z otyłością, z dużą otyłością, ale też osoby szczupłe, u których dochodzi do zaburzenia między ilością tkanki tłuszczowej i tkanki mięśniowej. Czyli myślę tutaj o osobach tak zwanych otyłych metabolicznie z prawidłową masą ciała. Jak zrobimy sobie badanie analizy składu ciała i widzimy, że mamy prawidłową masę ciała, czyli to BMI poniżej 25, ale w takim wyniku badania zawartość tkanki tłuszczowej w przypadku kobiet powyżej 30, u mężczyzn powyżej 20, to jesteśmy właśnie w grupie tych osób, u których ten stan zapalny o niskim nasileniu też może wystąpić i prowadzić do rozwoju między innymi insulinooporności, ale też innych zaburzeń metabolicznych. Dlatego podczas tej dietoterapii będziemy chcieli też zadziałać tak, żeby ten stan zapalny minimalizować, czyli tą dietę przeciwzapalną w tej grupie pacjentów zastosować u tych osób. No i czwarty punkt to normalizacja masy ciała. U osób, u których ta masa ciała jest nadmierna, normalizacja masy ciała będzie znacznie sprzyjać poprawie insulinowrażliwości. U osób, które mają prawidłową masę ciała, ale nadmiar tkanki tłuszczowej, taki efekt możemy osiągnąć poprawiając skład ciała, czyli redukując ilość tkanki tłuszczowej, a zwiększając ilość masy mięśniowej. Natomiast abstrahując na chwilę w ramach krótkiej dygresji, insulinooporność może być też w ogóle niezwiązana z nadmiarem tkanki tłuszczowej i występować u osób szczupłych z niską zawartością tkanki tłuszczowej, natomiast wtedy najczęściej jest wynikiem innych zaburzeń hormonalnych albo uwarunkowań genetycznych. No i jak wiemy już, jakie są cele dietoterapii insulinooporności, no to żeby sprawdzić, jak mamy się poruszać, zwróćmy uwagę na cele dietoterapii w zespole policystycznych jajników. Na pierwszym miejscu mamy tutaj normalizację masy ciała. I rzeczywiście u osób z nadmierną masą ciała to ta redukcja masy ciała będzie podstawową formą modyfikacji stylu życia i leczenia. Na drugim regulacja gospodarki węglowodanowej, czyli znów to samo, o czym mówiliśmy w insulinooporności. Glukoza na czczo, insulina, wskaźnik HOMA-IR, test OGTT, to wszystko będziemy chcieli poprawić, jeżeli jakieś zaburzenia tutaj występowały, a jeżeli nie, to będziemy stosować działania profilaktyczne. Trzeci punkt, regulacja gospodarki lipidowej. Znów szczególna uwaga na stężenie trójglicerydów, cholesterolu w frakcji LDL, czyli już trzy punkty nam się pokrywają. Czwarty jest trochę inny, to regulacja cyklu menstruacyjnego i regulacja tej gospodarki hormonalnej. W związku z tym on jest tutaj zewnętrzny, można powiedzieć zewnętrzny, taki niepokrywający się.
Natomiast wszystkie te działania, które będziemy wykonywać w celu poprawy insulinowrażliwości, będą też działały na regulację cyklu menstruacyjnego i wyrównanie gospodarki hormonalnej, no bo jak widzieliśmy kilka przecieroczy wcześniej, nadmierna ilość insuliny zaburza tą gospodarkę, więc jeżeli nie będziemy mieli nadmiernej ilości insuliny, to ta gospodarka w organizmie osoby z kobiety z zespołem policystycznych jajników powinna się trochę poprawić, chociaż pamiętajmy, że nie jest to jedyna przyczyna tych zaburzeń. Co zatem jeść, jak powinna wyglądać dieta w insulinooporności? To temat, myślę, bardziej na stronach fundacji znany, więc pokrótce. Po pierwsze, odpowiedni bilans energetyczny. Czyli jeżeli mamy prawidłową masę ciała, to utrzymujemy masę ciała. Jeżeli mamy niedobór masy ciała, to staramy się tą masę ciała zwiększyć. Natomiast próbując działać w ten sposób, żeby ten przyrost masy ciała był związany z masą mięśniową, a nie z tkanką tłuszczową. Druga kwestia, ograniczenie węglowodanów, czyli nie idziemy tutaj w kierunku diet bardzo niskowęglowodanowych, natomiast generalnie w insulinooporności wskazane jest, żeby ta ilość węglowodanów była odrobinę niższa. Czyli mam na myśli, że jeżeli w diecie takiej zwyczajowej, w rekomendacjach zdrowego żywienia to jest 60-70% dziennego podaży energii, to w insulinooporności raczej 40-50. Natomiast nie mówię o tym, że z tych węglowodanów chcemy całkowicie zrezygnować, natomiast chcemy, żeby te węglowodany w mniejszym stopniu wpływały na podnoszenie poziomu cukru, poziomu glikemii. Bo możemy zjeść coś, co bardzo szybko podniesie nam poziom cukru, na przykład wypić szklankę soku i ten efekt będzie bardzo szybki i następnie bardzo szybki nastąpi spadek, ale możemy też zjeść taką samą ilość tych węglowodanów w postaci na przykład kromki pełnoziarnistego pieczywa i ta reakcja naszego organizmu będzie zupełnie inna, więc w tej insulinooporności istotny też jest niski indeks glikemiczny. No i ten element przeciwzapalny, czyli tego rodzaju dieta, która będzie zmniejszała nasilenie tego stanu zapalnego występującego w naszym organizmie. No i taką dietą idealną, jeśli chodzi o te właściwości przeciwzapalne, będzie dieta śródziemnomorska albo dieta DASH, czyli taka dieta, która zawiera dużo niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, które mają działanie przeciwzapalne. Te kwasy tłuszczowe znajdą Państwo przede wszystkim w olejach roślinnych podawanych na zimno, typu olej lniany, olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, tego typu oleje z omega-3, tego typu źródłami omega-3 będą też na przykład orzechy włoskie, i tak dalej, i tak dalej. Ryby na przykład, morskie przede wszystkim, tran podawany jako suplement też będzie te kwasy omega-3 zawierał. Natomiast druga komponenta, czyli te antyoksydanty, które niwelują działanie szkodliwych substancji w naszym organizmie, jeżeli mamy jakiś stan zapalny, no to on poniekąd generuje swego rodzaju stres w naszym organizmie. Czyli mniej więcej taką samą reakcję, jakby się Państwo poparzyli albo mieli jakąś infekcję, tylko w mniejszym nasileniu. I wtedy nasz organizm wydziela dużo tak zwanych wolnych rodników, czy takich substancji, które poniekąd już przyspieszają śmierć naszych komórek. No w naszym organizmie cały czas komórki umierają i rodzą się kolejne. Natomiast te wolne rodniki przyspieszają ten proces. I antyoksydanty to jest coś, co neutralizuje działanie tych wolnych rodników, czyli po prostu wymiata je. Jak to jest na minus, a to jest na plus, to zostaje nam zero. W związku z tym te substancje warto w swojej diecie uwzględnić i one będą występowały przede wszystkim w surowych warzywach, w surowych owocach, będą występowały w zielonej herbacie, będą występowały w kakao, w związku z tym warto je w swojej diecie uwzględnić. O diecie śródziemnomorskiej jeszcze chwilę Państwu coś powiem, jak przejdziemy do tej kwestii zespołu policystycznych jajników.
bo chciałabym zwrócić uwagę właśnie na te wspólne mianowniki, czyli to, co łączy dietę w insulinooporności w zespole policystycznych jajników, to normalizacja masy ciała, to właściwości przeciwzapalne diety, które będą wskazane, to ten niższy indeks glikemiczny i to zwiększona podaż białka kosztem węglowodanów w diecie. Jeśli chodzi o te właściwości przeciwzapalne, przeprowadzono takie badanie u pacjentów, którzy mieli stosować dietę śródziemnomorską. Było to badane nie takie, na takiej zasadzie, że każdy dostawał dietę cateringową z dietą śródziemnomorską, tylko pacjenci przynosili dzienniczki żywieniowe i względem takiego specjalnego kwestionariusza badacze oceniali, czy ta dieta jest bliska kryterium diety śródziemnomorskiej, czy też nie. Co się okazało po okresie stosowania kilku tygodni, jak dobrze pamiętam, około 8 tej diety, że u osób, które były bliższe założeniom diety śródziemnomorskiej, statystycznie istotnie niższe było stężenie CRP, czyli wskaźnika mówiącego o występowaniu stanu zapalnego. Czyli tu Państwo widzą te osoby, które najmniej się stosowały do tej diety, a tu są te osoby, które miały największą, że tak powiem, przynależność do diety śródziemnomorskiej. Podobne obserwacje mamy, jeśli chodzi o wskaźnik Homayery, czyli ten wskaźnik mówiący nam o insulinooporności po zastosowaniu tej diety też istotnie statystycznie został obniżony. Co jeszcze zaobserwowano, badając kobiety z zespołem policystycznych jajników, że spadł także poziom wolnego testosteronu i zdecydowanie poprawiły się wyniki na skali hirsutyzmu, czyli tego objawu związanego z nadmiernym owłosieniem. Czyli to zastosowanie tej diety miało też wpływ na to, że pacjentki miały mniejsze to niechciane owłosienie w różnych częściach ciała. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do zastosowania tego modelu żywienia, zwłaszcza, że jest, wydaje mi się, stosunkowo prosty do zastosowania. To nie jest żadna konkretna dieta, tylko pewnego rodzaju wytyczne, na jakich produktach powinniśmy się opierać. Bazą diety śródziemnomorskiej jest oczywiście regularna aktywność fizyczna, odpoczynek, życzliwość, czyli pozytywne takie nastawienie, taka kwestia kupowania lokalnych produktów, produktów sezonowych, które są tu i teraz dostępne. W związku z tym my też oczywiście nie będziemy stosować diety stricte śródziemnomorskiej, bo mieszkamy nie w tej szerokości geograficznej, natomiast jest to dieta poniekąd inspirowana dietą śródziemnomorską. Więc podstawą tej diety jest aktywność fizyczna i o niej za dużo dzisiaj nie będę mówiła, natomiast wszystkie wytyczne dotyczące leczenia zespołu policystycznych jajników właściwie ten ruch stawiają na pierwszym miejscu. I tu nie chodzi o to, żebyśmy teraz wszyscy po prostu codziennie spędzali po 2 godziny na siłowni, ale taka aktywność fizyczna, tak zwana spontaniczna, czyli to, że zdecydujemy się gdzieś pójść, zamiast pojechać samochodem, że wejdziemy schodami, a nie windą, to jest też jak najbardziej taka aktywność, która korzystnie w tym aspekcie będzie działać. Kolejny element to odpowiednie nawodnienie i woda jest niezwykle ważna w leczeniu właściwie wszystkich jednostek chorobowych, w tym także i insulinooporności zespołu policystycznych jajników. Powinniśmy przeciętnie wypijać około 1,5-2 litry płynów w ciągu dnia. Jak Państwo widzą, w modelu diety śródziemnomorskiej może być to zarówno woda, jak i napary ziołowe. Następny element to produkty, które powinny znaleźć się w każdym głównym posiłku. Różnorodne warzywa, owoce, surowe i gotowane, oliwa z oliwek, chleb, makaron, ryż, kasza, inne produkty zbożowe, najlepiej pełnoziarniste, czyli bazujemy tutaj na produktach pochodzenia roślinnego. W naszej codziennej diecie powinny znaleźć się także 2 porcje niskotłuszczowych produktów mlecznych, czyli jakiegoś chudego sera twarogowego, jakiegoś jogurtu, jakiegoś sera mozzarelli, jakiegoś kefiru, maślanki, oliwki, orzechy i nasiona, czyli źródła tych kwasów tłuszczowych omega-3. W naszej szerokości jak najbardziej możemy tutaj skorzystać z oleju
lnianego, możemy tutaj siemię lniane wykorzystać, możemy wykorzystać także różnego rodzaju produkty bardziej lokalne, czyli nie musimy koniecznie, nie wiem, jeść nasion chia, możemy równie dobrze właśnie jeść to siemię lub takie rzeczy, które po prostu są dla nas lepiej dostępne i smaczniejsze. Zioła, przyprawy, czosnek, cebula jak najbardziej. Staramy się ograniczać sól w prewencji nadciśnienia tętniczego. No i w porcjach już tygodniowych ziemniaki poniżej 3 porcji, ryby, owoce morza 2 porcje, 2 porcje drobiu, 2-4 porcje jaj, 2 porcje strączków i to białko roślinne w niektórych badaniach też pojawia się jako niezwykle istotne w kontekście zespołu policystycznych jajników z uwagi na zawartość szeregu korzystnych substancji wpływających na tą gospodarkę hormonalną. I jak Państwo widzą, na samym górze słodycze, które nie powinny stanowić więcej niż 2 porcji tygodniowo, ale nie są też elementem, który, że tak powiem, jest całkowicie przeciwwskazany. No i w związku z tym, że jest to dieta śródziemnomorska, pojawia się także wino wytrawne w umiarkowanych ilościach jako element, który może stanowić uzupełnienie tego typu diety. Więc dieta śródziemnomorska, dieta DASH to diety, które są właściwie najlepiej przebadane pod kątem zespołu policystycznych jajników i właściwie też pod kątem insulinooporności to też są takie modele żywieniowe, które mają badania nawet 2-letnie i w których obserwujemy korzyści pod względem zarówno insulinowrażliwości, jak i też utrzymania prawidłowej masy ciała czy innych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Pani Magdaleno, live będzie zapisany prawdopodobnie. Taką przynajmniej miałam informację, także można śmiało odsłuchać w innym terminie. Druga kwestia to ten niższy indeks glikemiczny. Indeks glikemiczny to taki parametr świadczący o tym, proszę patrzeć tylko, parametr świadczący o tym, w jakim stopniu zjedzenie konkretnego produktu w tej konkretnej ilości podniesie nam poziom glikemii. Natomiast w związku z tym, że my nie zawsze jemy ten jeden produkt w tej określonej ilości tylko, to parametrem dla nas bardziej miarodajnym w codziennym życiu jest ładunek glikemiczny, który świadczy o tym, jak nam dany posiłek podniesie stężenie glikemii. Więc właściwie nie ma takiej rzeczy, której Państwo jako osoby z insulinoopornością czy z zespołem policystycznych jajników nie mogliby zjeść. Nigdy, absolutnie. Natomiast te produkty, które mają wyższy ten indeks glikemiczny, to można sprawdzić w różnego rodzaju tabelach, także w tabelach dostępnych na stronie fundacji, powinny być jedzone w mniejszych ilościach, najlepiej w towarzystwie jakiegoś produktu, który dostarcza białka lub tłuszczu, czyli nabiału, mięsa, ryb, jaj czy orzechów, a te produkty, które mają niższy indeks glikemiczny, są dla nas bardziej bezpieczne pod względem stabilności tego poziomu cukru. Natomiast to też nie jest tak, że wszystkie produkty, które mają niski indeks glikemiczny, są super zdrowe. No bo na przykład golonka też ma niski indeks glikemiczny, a myślę, że większość z Państwa jest przekonana o tym, że nie byłaby najzdrowszym produktem, a już na pewno nie wpisywałaby się w dietę śródziemnomorską. No więc jeśli chodzi o ten niski indeks glikemiczny, czyli pilnowanie tego, żebyśmy za bardzo nie podnosili sobie tego poziomu glikemii, komponowali posiłki w odpowiedni sposób, badania pokazują, że korzystnie wpływa to i na wskaźnik HOMA-IR, i na insulinę naczczo, na cholesterol całkowity, na cholesterol LDL, czyli tak zwany zły cholesterol, trójglicerydy, testosteron całkowity w porównaniu z dietą, która mocniej ten poziom cukru podnosi. Badanie to także było przeprowadzone na pacjentkach z zespołem policystycznych jajników. Nie miało to wpływu natomiast na poziom glukozy, dobrego cholesterolu, czyli tego HDL, masę ciała, no bo na masę ciała największy wpływ ma jednak właśnie ta ujemny bilans energetyczny, czyli to, że przyjmujemy mniej kalorii niż użytkujemy. I tutaj to, jaki my rodzaj diety zastosujemy, jaki model żywieniowy, co będziemy jedli, ma już znaczenie drugorzędne, no i wskaźnik wolnych androgenów, te parametry nie uległy zmianie. Ponadto diety z niskim indeksem glikemicznym poprawiały wyniki regulacji glikemii, profil lipidowy, otyłość brzuszną, status androgenów,
prawdopodobnie jako element wspierający leczenie dietetyczne. Czyli jeżeli stosujemy już jakiś tam rodzaj żywienia, czyli na przykład tą dietę śródziemnomorską i na to nałożymy dodatkowo zastosowanie niskiego indeksu glikemicznego, to te korzyści będą zwiększone. Natomiast potrzebne są dalsze badania, które powinny po pierwsze potwierdzić te obserwacje, a po drugie sprawdzić, czy ta dieta nie będzie zbyt uciążliwa dla pacjenta, bo to też jest istotne, żeby ten model żywienia, który Państwo stosują, był po prostu dla Państwa akceptowalny, wygodny, przyjemny. To nie może być takie uczucie, że są Państwo na diecie i się Państwo na tej diecie męczą. To ma być po prostu zmiana jakichś nawyków żywieniowych, która jest dla Państwa akceptowalna i która gdzieś tam jest w pewnym sensie przyjemna. No i nie wiemy też, czy ten niski indeks glikemiczny wpływa na cykliczność owulacji, niepłodność, ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w tej grupie, więc jeśli chodzi o to, to potrzebne są jakieś dalsze badania. Co to oznacza w praktyce ten niski indeks glikemiczny? To myślę, że już Państwu naszkicowałam trochę na początku, czyli to, żeby po pierwsze wybierać przede wszystkim produkty zbożowe pełnoziarniste. Jeśli chodzi o produkty zbożowe, to zawsze to, że one będą pełnoziarniste, będzie sprawiało, że w mniejszym stopniu będą podnosiły poziom cukru z uwagi na zawartość błonnika pokarmowego w tych produktach, którego my nie trawimy albo trawimy częściowo w zależności od pochodzenia, więc jeżeli coś dłużej trawimy, no to wolniej nam się to wchłania. Druga sprawa to będą produkty, w których występuje więcej białka i tłuszczu, czyli orzechy, nasiona, pestki, czyli mięso, ryby, nabiał, jaja, to będą produkty o niskim indeksie glikemicznym, czyli takie, które tej glikemii za bardzo nie będą nam podnosić. Z uwagi na to, że produkty mączne, czyli te, które mają dużo węglowodanów, produkty typu makaron, kasza, ryż, chleb, ziemniaki, to produkty, które składają się właśnie z węglowodanów, a one z cząsteczek glukozy, więc nam najłatwiej jest właściwie z tych produktów mącznych przyswoić tą glukozę i mieć ten efekt we krwi. Natomiast produkty te bardziej białkowo-tłuszczowe, o których wspomniałam przed chwilą, to nie jest tak, że one nie podnoszą poziomu cukru. Wszystko nam musi prędzej czy później podnieść poziom cukru, bo nie moglibyśmy tego w praktyce wykorzystać. Nasz organizm nie mógłby tego wykorzystać. Natomiast w takiej sytuacji, w której mamy więcej tych produktów, no to białko składa się z aminokwasów, tłuszcze z kwasów tłuszczowych, więc tam fizycznie nie ma glukozy. Więc my musimy taki produkt zjeść, strawić, wchłonąć, przerobić na glukozę i dopiero będziemy mieli efekt. W związku z tym połączenie tych trzech grup składników w posiłkach no daje nam właściwie najlepszy efekt utrzymania stabilnej glikemii w ciągu dnia, bo nam też nie zależy na tym, żeby Państwo mieli jak najniższy poziom cukru, tylko żeby te cukry nie szalały nam w ciągu dnia w górę i w dół, no bo za wysokim stężeniem glukozy będzie szło to wysokie stężenie insuliny. No i zostając w tym temacie węglowodanowym, że tak powiem, badania pokazują, że korzystniejsze jest właśnie to ograniczenie spożycia węglowodanów, o czym wspomniałam trochę wcześniej. Tak jak w przypadku insulinooporności, to spożycie węglowodanów na niższym poziomie wpływa zarówno na poprawę wskaźnika HOMA-IR, czyli na zmniejszenie insulinooporności, ale także podnosi FSH, SHGB, a obniża stężenie testosteronu i w tym mechanizmie może przyczyniać się do tego, że objawy zespołu policystycznych jajników będą nasilone w mniejszym stopniu. I znów, jak to wykorzystać w praktyce? Ja bardzo często tłumaczę swoim pacjentom, jak komponować posiłki, korzystając właśnie z talerza fundacyjnego. I mówię, że to jest trochę odwrotnie niż w kulturze polskiej. Że jak nasze babcie albo mamy myślą o przygotowaniu posiłku, to jeżeli są tradycjonalistkami, to prawdopodobnie myślą o tym, żeby były ziemniaki albo kasza albo chleb, żeby do tego był tak zwany obkład albo żeby było jakieś mięso albo ryba i na końcu do tego, żeby było może jakieś warzywo. Niekoniecznie, ale coś tam jakaś surówka, żeby była. W insulinooporności i w PCOS-ie myślimy odwrotnie. Chcemy, żeby najpierw było dużo warzyw,
bo te warzywa będą zarówno źródłem błonnika, który będzie sprzyjał obniżeniu ładunku glikemicznego posiłku, czyli temu, że ten posiłek tak mocno nie będzie Państwu wybijał poziomu cukru, ale też będą świetnym źródłem antyoksydantów, czyli tych substancji, o których wspominałam, że są korzystne w przypadku występowania stanu zapalnego o niskim nasileniu. Drugie, co myślimy, to białko. W związku z tym, że w zespole policystycznych jajników ta trochę wyższa podaż białka jest korzystna, przede wszystkim znów w tym mechanizmie, że białko pozwala utrzymać bardziej stabilną tą glikemię, no to warto pomyśleć o tym, żeby 1/4 tego posiłku zawsze stanowiło jakieś białko. Nasiona roślin strączkowych, ryby, chude mięso, chudy nabiał czy też jajka. I dopiero na trzecim miejscu 1/4 właściwie tego naszego posiłku powinny stanowić jakieś produkty zbożowe. Pełnoziarnisty makaron, brązowy ryż, znów strączki, bo one mają zarówno białko, jak i węglowodany, czy też pełnoziarniste zboża, jak na przykład, nie wiem, pełnoziarnisty naleśnik, czy pełnoziarniste pierogi. No i na końcu dopełnieniem tego naszego posiłku powinny być jakieś dobre tłuszcze, dobre, czyli takie, które mają dużo tych nienasyconych kwasów tłuszczowych. W diecie w zespole policystycznych jajników staramy się unikać tłuszczy nasyconych, czyli przede wszystkim tłuszczy od zwierzęcych, czyli tłustych mięs, ale też tłustych serów, a ponadto takich tłuszczy roślinnych nasyconych, czyli oleju palmowego, który występuje w szeregu różnego rodzaju przekąsek i dań gotowych, oraz oleju kokosowego, który również jest tłuszczem nasyconym, więc będzie ten stan zapalny w nadmiernych ilościach nasilał. Natomiast to, co chcielibyśmy zobaczyć na tym talerzu, to wspomniane już oleje typu olej lniany, olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, oliwa z oliwek, awokado, pestki, nasiona i różnego rodzaju orzechy. I można to przełożyć prosto na każdy właściwie posiłek, bo to może być kanapka pełnoziarnista z dodatkiem jakiejś chudej wędliny i z dużą ilością dojedzonych warzyw, ale równie dobrze może to być jogurt z płatkami owsianymi z dodatkiem orzechów i jakiegoś owocu. I może to być równie dobrze obiad, na który mamy kaszę, rybę albo ziemniaki, rybę i do tego mamy na przykład jakieś warzywa. I do tej pracy z talerzem bardzo Państwa zachęcam. Na stronie fundacji w zakładce pobrane można dostać też taką wersję wegetariańską czy też wegańską. Można sobie pobrać, wydrukować i korzystać. Podsumowując już trochę, czy zatem dieta w zespole policystycznych jajników powinna być znacząco inna niż w insulinooporności? W moim odczuciu nie. Właściwie te zalecenia bardzo mocno się pokrywają, jeżeli obserwujemy różnego rodzaju prace. Właściwie większość badań nad insulinoopornością prowadzona jest na pacjentkach z zespołem policystycznych jajników, bo to jest najbardziej powszechna grupa osób, u których ta insulinooporność bardzo często występuje. Więc te zalecenia się nie wykluczają. To, co dodatkowo się pojawia w kontekście samego żywienia, to zwrócenie uwagi na przykład na zawartość chromu w diecie, który nie tylko może wpływać na poprawę gospodarki węglowodanowej, ale także na łagodzenie objawów PCOS i hirsutyzmu, wspomagać redukcję masy ciała. Takie badania się pojawiają, natomiast też nie na tyle jeszcze przekonujące, żeby tą rutynową suplementację chromu wszystkim pacjentom z zespołem policystycznych jajników zalecać, ale warto na ten chrom w swojej diecie zwrócić uwagę i te źródła chromu to przede wszystkim pełnoziarniste produkty zbożowe, mięso, ryby, owoce morza, brokuły, kiełki pszenicy, zioła, czyli wszystko to, co w diecie śródziemnomorskiej znajdziemy. Kolejnym takim pierwiastkiem jest także selen. Pojawiają się badania dotyczące związku z niedoboru z selenem z poziomem testosteronu. Natomiast znów to wszystko póki co to jest za mało, żeby stwierdzić, że przyjmowanie regularne selenu mogłoby w zespole policystycznych jajników jakoś znacząco pomóc, ale zadbanie już o odpowiedni poziom seleny w naszej diecie jak najbardziej będzie takim elementem wspierającym terapię.
Zatem podsumowując, zespół policystycznych jajników i insulinooporność to dwa schorzenia, które nie zawsze muszą występować razem, ale jeżeli występują, ale często występują razem z uwagi na podobny mechanizm powstawania. I w związku z tym podobnym mechanizmem działania, zalecenia żywieniowe zarówno w zespole policystycznych jajników, jak i insulinooporności są dość zbliżone, więc jeżeli ktoś z Państwa jednocześnie ma stwierdzone te dwa schorzenia, to właściwie może korzystać z założeń diety w zespole policystycznych jajników i w kontekście insulinooporności też będzie to dla niego korzystne. Takie najważniejsze punkty to kwestia regulacji masy ciała poprzez dobrze zbilansowaną dietę, aktywność fizyczną, zwiększenie podaży w diecie surowych warzyw, warzyw także gotowanych, kiszonych. Tutaj jedynym właściwie ograniczeniem są osoby, które mają jakieś problemy z przewodem pokarmowym i to trzeba by pewnie indywidualnie skonsultować. Większa podaż dobrych tłuszczy, kwasów tłuszczowych omega-3, czyli tych już wspomnianych dzisiaj orzechów, olejów i tak dalej. No i odrobinę mniejsza podaż węglowodanów, czyli tych produktów zbożowych, ziemniaków, makaronów, kasz i nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli tych tłuszczy, o których przy talerzu wspominałam. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i cierpliwość. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to mamy jeszcze chwilę czasu, chętnie odpowiem teraz. Gdyby ktoś z Państwa bał się zapytać, albo nie był jeszcze teraz gotowy, albo odsłuchuje ten webinar później, podaję swój adres mailowy albo swojego Facebooka Dietetyczna Babeczka. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania w aspekcie dzisiejszego spotkania, można też śmiało tam do mnie napisać i jeżeli tylko będę potrafiła, postaram się odpowiedzieć. Poczekam jeszcze chwilę, może ktoś się odważy coś napisać. A jeżeli nie, to będziemy na dzisiaj kończyć. No dobrze. To w takim razie bardzo serdecznie Państwu dziękuję. O, przepraszam, jednak pojawiło się jakieś pytanie. Czy dieta postu przerywanego jest odpowiednia dla insulinooporności? To właściwie zależy, w jaki sposób jest ta dieta prowadzona i dla kogo. Nie jest to na pewno dobra dieta dla osób, które mają hiperinsulinemię i hipoglikemię reaktywną, ponieważ bardzo długie przerwy bez jedzenia no mogą u takich osób prowadzić do spadku glikemii. Natomiast jeśli chodzi o osoby, które mają tylko insulinooporność, nie mają tej hipoglikemii reaktywnej, jeżeli ta dieta jednocześnie będzie obejmowała aspekt prawidłowego komponowania posiłków, czyli że my jemy przez te 10 godzin w ciągu dnia, na przykład te 3 posiłki i one są zgodne z dietą śródziemnomorską, dietą o niskim indeksie glikemicznym, to myślę, że jest to jakaś forma, powiedzmy, uatrakcyjnienia albo jakiejś takiej zmiany sposobu żywienia, która dla niektórych osób może być korzystna. Natomiast jeżeli ta dieta miałaby polegać tylko na tym, że my jemy cokolwiek, ale jemy tylko przez te 10 godzin albo i mniej czasem, czyli przez 6 godzin w ciągu dnia, to nie do końca jestem zdania, że byłaby właściwa. Ona pewnie prowadziłaby do redukcji masy ciała w związku ze zmniejszoną kalorycznością. Natomiast no nie byłaby korzystna z punktu widzenia poprawy insulinowrażliwości, no chyba że w mechanizmie tej redukcji masy ciała. Więc raczej diety stricte postu przerywanego ja osobiście bym nie polecała, bo też póki co nie przeczytałam żadnych badań, które by mnie utwierdziły w tym, że warto. Jaki wpływ przy tym schorzeniu, mam na myśli PCS, będzie zwiększona ilość białka przy trenowaniu na siłowni? Pani Angeliko, chyba nie do końca co rozumiem, ale postaram się. Czyli jeżeli mamy do czynienia z osobą, która trenuje i zwiększa podaż białka, no to taki układ może sprawić, że będzie przybierała bardziej na masie mięśniowej,
podczas aktywności fizycznej i u osób, które na przykład mają zachwianą tam ilość tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej, zwiększenie masy mięśniowej to będzie sprzyjało zwiększonej insulinowrażliwości. W związku z tym no, taki wpływ stosowanie tego białka może mieć. Natomiast no, też nie zalecamy bardzo dużej ilości białka z uwagi na obciążenie wątroby i nerek. Natomiast jeżeli to jest w granicach tych wartości diety bogato-białkowej, to myślę, że stosowanie takiego białka nie powinno zaszkodzić, zwłaszcza jeżeli nie ma różnego rodzaju dodatków. Mam nadzieję, że o to mniej więcej chodziło. A jeśli chodzi o smoothie z owoców, ja nie polecam. Znaczy generalnie, tak jak mówiłam, nie ma takich rzeczy, które nie można zjeść. Jak takie smoothie z owoców pani sobie na wakacjach raz czy drugi wypije, to nic strasznego się nie wydarzy. Natomiast owoce mają dużo cukrów prostych, więc same w sobie są produktem, który dość szybko podnosi poziom glikemii. Więc jeżeli te owoce zblendujemy, wyciśniemy, no to właściwie ich przyswajalność będzie jeszcze wyższa. I w takim momencie, jak wypijemy sobie takie smoothie owocowe, no to ten strzał będzie zdecydowanie szybszy, niż gdybyśmy zjedli cały owoc. Więc pod tym względem nie polecam. Jest droga na to, żeby to obejść. Nie wiem, czy to wtedy jeszcze będzie stricte smoothie, ale taki koktajl, który będzie z owoców, ale z dodatkiem produktu białkowego, czyli na przykład kefiru, jogurtu, nie wiem, serka wiejskiego, albo jeszcze najlepiej z dodatkiem jakichś orzechów, jakiegoś tłuszczu, czyli z dodatkiem awokado, albo z dodatkiem jogurtu i łyżki siemienia lnianego. Przepraszam, to jak najbardziej będzie to wtedy posiłek odpowiedni dla osoby z zespołem policystycznych jajników albo insulinoopornością. I widzę jeszcze jedno pytanie, czy ilość posiłków przy insulinooporności ma znaczenie? Nie ma żadnych badań potwierdzających, czy ma, czy też nie. W takim sensie, że nikt nie zbadał, czy przy trzech posiłkach bardziej się poprawia insulinowrażliwość niż przy pięciu. Natomiast wydaje się to być uzasadnione z punktu widzenia fizjologicznego. Czyli jeżeli widzimy, że pacjent ma tą krzywą insulinową taką, że ta insulina mu poprzez 2-3 godziny nie opada, to wydłużenie przerw między posiłkami może być w przypadku takiej osoby korzystne. Natomiast jeżeli mamy właśnie do czynienia z osobami z hipoglikemią reaktywną, no to staramy się tych przerw tak długich nie robić, z uwagi na to, że wtedy na jeden posiłek przypada dużo więcej kalorii, dużo wyższa wartość energetyczna, więc może wpływać to na większy wzrost glikemii poposiłkowej, no i tym samym gwałtowniejszy spadek. Więc ta ilość posiłków ma znaczenie w kontekście często lepszego samopoczucia, czasem trochę sprzyja redukcji masy ciała, ale też jeśli chodzi o kwestię dostosowania tej ilości, no to ja najczęściej kieruję się też po prostu stylem życia pacjenta. I czasem dla osoby, która potrzebuje długich przerw między posiłkami, ale na przykład wstaje o 6 rano, a kładzie się o 24, to mimo wszystko będzie miała 5 posiłków w ciągu dnia, a osoba, która ma na przykład hipoglikemię reaktywną, ale wstaje stosunkowo późno, wcześniej kładzie się spać, dużo śpi, ma niską aktywność fizyczną, może mieć na przykład 3 czy 4 posiłki. Także to jest kwestia mocno indywidualna. Okej, okay. Pani Małgosia mówi, że już dostała odpowiedź, jakie przerwy między posiłkami są prawidłowe dla insulinoopornych. No to właśnie wszystko zależy od sytuacji. Najczęściej między 3 a 5 godzin, że tak powiem, ten przedział się kształtuje. Więcej pytań póki co nie widzę. Gdyby się jakieś pojawiły, to pewnie jeszcze będę zaglądać czasem na stronę w fundacji i wtedy postaram się odpisać w komentarzu. Bardzo serdecznie dziękuję, że spędzili Państwo ze mną to popołudnie. Życzę wszystkiego dobrego, powodzenia w prowadzeniu zmian żywieniowych, jeżeli jeszcze ich Państwo nie wprowadzili. Dużo cierpliwości, spokoju i nie spinania się w kontekście diety. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.